Cześć serduszka, hej, witajcie na kanale Redhead. Witam Was wszystkie bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na film, o który wiele osób dopytywało. Aż byłam w szoku, bo no, miesiąc, dwa miesiące temu obiecałam Wam, że taki film, tego typu film długo na moim kanale się nie pojawi. W pewnym momencie się złamałam i był haul z René, ale trwałam w tym postanowieniu, powiedzmy. Natomiast ostatnio kilka osób zapytało mnie, kiedy nowy haul z ubraniami? Kiedy nowe sukienki? Kiedy jakieś nowe ciuchy? Złamaliście mnie. Złamaliście mnie, ale jestem Wam bardzo wdzięczna, bo dzięki Wam zajrzałam do sklepu internetowego Reserved i tam odkryłam super wyprzedaż, super dodatkową promocję na wyprzedaż i przede wszystkim fantastyczne sukienki, które za moment otworzymy, obejrzymy. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania dalej, standardowo. Mam dwa pudełka, jedno nieco mniejsze, jedno troszeczkę większe. Za momencik je rozpakujemy wspólnie. Tylko gdzie ja mam nożyczki? Okej, znalazłam nożyczki, więc może... A w sumie nie potrzebuję do tych pudełek nożyczek. I'm an idiot. I've come to grips with it. I'm an idiot. I am an idiot. Okej, otwórzmy to nieco większe pudełeczko i sprawdźmy, co jest w środku. Piękny odgłos. Proud to be yours. Tutaj taki napis w środku na mnie czekał. Słuchajcie. No nie wiem, czy te ubrania byłyby dumne, że są w mojej szafie razem z tą masą innych ubrań. I tutaj mamy, no w sumie mówiłam, że zamówiłam same sukienki, więc wow, słuchajcie, tutaj mamy trzy sukienki. Myślę, że Was mega zaskoczyłam tym faktem, że są tutaj sukienki, skoro wcześniej o tym powiedziałam. Dodatkowo jest jakiś dodatkowy rabat, dodatkowy rabat, więc już wyjmuję te kiece i lecimy z omawianiem. I pierwsza sukienka już wylądowała na wieszaku. Jak widzicie, jest w kolorze czarnym i dodatkowo są na niej takie jakby kwiaty w kolorze fuksjowym, w takim głębokim, wyrazistym, różowym kolorze. No i jest naprawdę ciekawa. To jest bardzo ciekawa sukienka, jeżeli chodzi o wzór, jeżeli chodzi o fason. Mam ją w rozmiarze 38. Czy tutaj będzie cena? 59,99 ona kosztowała, bo te wszystkie rzeczy będą z wyprzedaży, plus dodatkowo na całą wyprzedaż miałam minus 20% takiej dodatkowej promocji, dodatkowego rabatu. Ta oferta nadal na stronie, z tego co wiem, jest dostępna. Także na całą wyprzedaż macie jeszcze minus 20%. To jest naprawdę super sprawa i mega się opłaca. Także od tych 60 zł jeszcze trzeba odjąć 20%. Także to naprawdę wychodzi bardzo mała kwota. A ta sukienka przed wyprzedażą kosztowała 180 zł. Wow. Mega dużo i mega duży rabat, mega duża przecena. Tutaj mam też informację, że wykonano, uszyto ją w Europie, co też jest mega plusem, ale do rzeczy. Sukienka jest w stylu kopertowym, ma, jak widzicie, taką tasiemkę, pasek z tego samego materiału do przewiązania w talii, do podkreślenia naszej talii, co mi się niezmiernie podoba, jeżeli to wiecie, jeżeli mnie znacie. Jeżeli to wiecie, jeżeli mnie znacie, to na pewno będziecie wiedzieli, o czym mówię i co dokładnie mi się mega podoba w tej sukience. Ano podobają mi się te wypełnienia na ramionach, które nam optycznie sylwetkę podnoszą, wydłużają, wyszczuplają. No i dodatkowo jeszcze bufiaste rękawy. Takie w ogóle ciekawe, to są rękawy bufiaste niby, ale słuchajcie, one są tak zszyte po prostu. Nie no, bardzo fajny pomysł. Ekstra są te rękawy, naprawdę czad. Wow, super. Dobra, no to takie trochę bufiaste rękawy i to jest sukienka mini i chyba tyle, co chcę o niej powiedzieć. Styl kopertowy, dekolt karo, jak to bywa przy sukienkach kopertowych. Także już zaraz w nią wskoczę i się Wam pokażę. Wydaje mi się, że kolory będą do mnie pasować. Niby róż nie do końca pasuje do rudości i rude osoby w różu tak średnio na jeża. Ale wydaje mi się, że akurat w moim przypadku bardzo często róż mi pasuje. Nie wiem, takie mam wrażenie. Lubię siebie czasem w różu, czasem.
Zaprojektowano w Polsce. Już się dzisiaj nie mogę skupić. 100% wiskoza. Słuchajcie, no to ekstra. Ekstra sukienka, ekstra materiał, ekstra cena. Czego chcieć więcej? Ja niczego już więcej naprawdę nie potrzebuję. Tylko muszę pamiętać, żeby tę sukienkę prać w 30 stopniach, bez jakiegoś takiego super ekstra szybkiego wirowania. I będzie super. Także mam nadzieję, że będzie w ogóle dobra rozmiarowo. Także w nią wskakuję i się Wam pokazuję. Pierwsza sukienka to sztos. Sztosik, po prostu sztosik. To jest, ja już z góry wiem, że ta sukienka będzie moją ulubioną w całym holu. Aż związałam do niej włosy, bo jak tylko ją założyłam na siebie, to poczułam jakiś taki, słuchajcie, przypływ jakiegoś takiego... Coś dziwnego poczułam. Przypływ poczułam, słuchajcie. Coś dziwnego, jakiś taki artyzm, jakiś taki indywidualizm, takie coś, nie wiem, ciężko to opisać, co poczułam, w każdym razie coś poczułam, że muszę związać włosy, że to jest sukienka, do której się nosi upięte włosy w jakiś taki właśnie niedbały, artystyczny kok, że ona jest cała taka właśnie nonszalancka, taka... artystyczna i czuję się w niej znakomicie, naprawdę, teraz pajacuję, ale naprawdę czuję się w tej sukience świetnie. Całkowicie mój styl, całkowicie mój gust, całkowicie mój typ i wszystko, co jest związane jeszcze z tą sukienką na tak, to mogę jeszcze gadać i gadać, więc nie będę się rozgadywała, powiem tylko, że w 100% to moje klimaty i na bank ze mną zostanie bez względu, sorry Gregory, bez względu co napiszecie, naprawdę ja się w niej czuję jak milion dolców, serio, genialna jest, jest, nie wiem, no, za krótka raczej nie jest, ale no nie jest za krótka, co to jest przy Zarze, słuchajcie, no co to jest przy Zarze, przy rzeczach z Zary, no przecież to jest nic, to jest długość idealna, mini, ale w porządku, jak dla mnie w porządku, środkowy palec sięga do końca tej sukienki, to oznacza, że za krótka nie jest. Środkowy palec z dłoni. No. Genialna. Piszcie, co chcecie. Jest genialna. I tyle w temacie. Mój koczek tutaj się zaraz całkowicie popsuje, zniszczy. No do tej sukienki on musi być. Nie mam ochoty jej zdejmować. Nie mam ochoty normalnie przymierzać pozostałych rzeczy. Tak się czuję dobrze w tej sukience. Strzał w dyszkę, w dziesiątkę, super. No. Poprzednia sukienka była nieco pognieciona, no bo wiskoza. Tutaj nie mamy tego problemu, więc podejrzewam, że to będzie poliester, coś sztucznego. Ale jakie to jest piękne, jakie to jest oryginalne. Ja uwielbiam takie ciuchy. Słuchajcie, ja kocham takie ubrania, kocham takie sukienki, które naprawdę przyciągają uwagę, które przyciągają wzrok, które są naprawdę ciekawe, oryginalne i w ogóle inne niż wszystkie. Nie są jakieś takie szare, zwykłe, tylko mają fajny kształt. Mają fajny krój, mają fajny wzór, ciekawe kolory. To jest to, co tygrysy lubią najbardziej, co redhead lubi najbardziej. I nie przedłużając, i żeby się nie rozgadywać, to jest sukienka też o długości mini, z takim rozpierdakiem, by się chciało powiedzieć, na dole, z takim rozcięciem, mówiąc ładnie i elegancko, bo to przecież elegancki kanał eleganckiej kobiety. Dobra, czyli ma takie rozcięcie, z tyłu, pod spodem ma podszewkę czarną, także nie ma obaw, że będzie nam widać newralgiczne miejsca, że wszystko będzie prześwitywać, co to nie. Tutaj na górze też jest ta czarna podszewka, więc tutaj biust też jest ok, zasłonięty, nic nam nie będzie prześwitywać, ale za to rękawy podszewki nie mają oczywiście i one są właśnie takie prześwitujące. O, w tym momencie ja Was widzę, może Wy mnie nie, ale ja Was tak. Fantastyczna sukienka, na górze dekolt karo, też trochę w styl kopertowy się wpisuje. No i rękawy, jak widać, bufiaste, takie przepełnione jakby powietrzem. Piękna. Na stronie nie wyglądała aż tak szałowo, powiem Wam szczerze. Tylko nie wiem, czy nie kupiłam za dużego rozmiaru, ale to jest 36, no. Bo z tej sukienki wzięłam 36 rozmiar, a wydaje się taka dosyć duża. Zobaczymy. Przed przeceną 179 zł. Znowu 180 zł. A ja ją kupiłam za 80 zł. Odjąć 20%. Wybaczcie, jestem słaba z matematyki, także w głowie ja tego nie policzę. Zapomnijcie w ogóle.
To nie są moje w ogóle... Nie, po prostu nie. Sukienka fantastyczna, naprawdę fantastiko. Już widzę ją z jakimś paskiem, bo ona tutaj paska nie ma, ale pasowałby do niej jakiś pasek, grubszy, cieńszy. Super. I ten wzór, i ten kolor. Kolor taki... taka zgniła zieleń. I na tym takie czarne paski, ciapkowate. Chyba dobrze to określam. W każdym razie wskakuję w tę sukienkę, ale zanim to jeszcze sprawdźmy ten materiał, bo znowu zapominam o ważnych kwestiach, a wiem, że wiele osób jest ciekawych tego materiału, także no, zrobię to dla Was przecież, wszystko dla Was robię. W 100% poliester. Jestem jasnowidzem. Naprawdę kolejny raz moja wróżba się sprawdziła. Także wskakuję teraz w tę sukienkę, teraz już na pewno w nią wskakuję, już wszystko Wam, co ważne, powiedziałam i czas ją przymierzyć. Zgniło zielona sukienka jest na mnie. Czuję się, słuchajcie, trochę jak jakiś owad. Nie wiem, dziwnie to brzmi, ale ona w swoim kroju przypomina mi nie tyle pancerz, co jakieś takie skrzydła, chrabąszcza. Nie wiem, takie mam skojarzenie i z tym wzorem, i z tym kolorem. Może chodzi też o te bufiaste rękawy. Coś w niej jest takiego owadowego. I podoba mi się to. Sukienka mi się oczywiście bardzo podoba. Jak ją założyłam, też mi się podoba. Pasuje super do moich włosów, takie mam wrażenie. I odnajduję się w niej, ale mam jakieś takie skojarzenie z robakiem. Dajcie znać, czy Wam też się jakoś tak kojarzy. Jakoś tak chrabąszczowo, chrząszczowo, jakoś tak, nie wiem. Może przez to, że niedawno oglądałam Salineczkę, taką bajkę z mojego dzieciństwa, okazało się, że jest na YouTubie dostępna i tam jest taka piosenka chrabąszczy o właśnie Calineczce i tam jest ich bardzo dużo i Calineczka ma na sobie taką sukienkę, no w ogóle inną niż ta, więc nie wiem, dlaczego mi się tak skojarzyło, ale ma tutaj właśnie te takie przejścia asymetryczne troszeczkę, właśnie te bufiaste rękawy i chyba dlatego mi się tak skojarzyło z tymi chrabąszczami, chrząszczami, nie wiem, jak kto woli, ja się na tym nie znam, ale trochę tak. Dobra, nieważne, bo się mijam, z czym mi się kojarzy. Ogólnie sukienka mi się podoba, tak jak powiedziałam. Cieszę się, że zamówiłam rozmiar 36. O dziwo, jest na mnie dobry. Sukienka też nie jest za krótka, nie wydaje mi się. O, z tyłu jest dłuższa, więc to jest ewidentny, asymetryczny krój. Podoba mi się, te rękawy są superaśne. No ja uwielbiam takie gadżety, słuchajcie, uwielbiam takie gadżety w rękawach, kiedy są właśnie jakieś bufki, jakieś wypełnienia, no nie wiem, co ze mną jest, ale coś ewidentnie jest ze mną nie tak chyba, nie wiem. Albo po prostu taki mam gust, no po prostu. Tak, sukienka mi się podoba, tyle. Nagadałam się, że przypomina mi owada, że rękawy uwielbiam, tak jak ja to zawsze się rozgadam. A w gruncie rzeczy sukienka po prostu mi się podoba. Także czekam na Wasze opinie też. Przy każdej rzeczy to powtarzam. No ale jestem ciekawa, co o danej rzeczy myślicie i to po prostu samo mi się tak nasuwa. Także ja jestem na tak, jeżeli chodzi o tę sukienkę i podoba mi się ten robaczek, którego widzę w podglądzie. I trzecia sukienka jest już na wieszaku też, jak widzicie, teraz ona w sumie jest taka zwyczajna, bo jest czarna, ale w kroju zwyczajna nie jest. To jest czarna sukienka z dekoltem karo, z mega wypełnieniem na ramionach w stylu lat 80. Uwielbiam to, słuchajcie, ja za tym szaleję, kocham to, naprawdę. To się tak wpasowuje w mój gust, w to, co ja lubię, w czym ja się czuję dobrze, że to jest niesłychane, że ta moda wróciła i że teraz w sklepach jest mnóstwo ubrań właśnie z tymi wypełnieniami na ramionach. To jest dla mnie po prostu niebo obłęd. Ja w ogóle mam coś z tym, że lubię bufiaste rękawy, lubię wypełnienia na ramionach, coś mam z tą górą, że lubię takie dziwaczne sprawy, jak się dzieją na górze, przy ramionach właśnie. Dziwne. W każdym razie sukienka czarna. Długi rękaw, długość mini i jak widzicie w tej części spódnicy jest marszczona, a dodatkowo na dole ma falbankę. Także wydaje mi się, że to będzie taka bardzo urocza sukienka, ale przez to, że jest czarna, taka bardzo też z pazurem. Sexy.
coś w tym stylu, tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak się będę w niej czuła. W każdym razie na stronie, na modelce ta sukienka mnie zachwyciła boska. Dobra, mam rozmiar 38. Przed wyprzedażą kosztowała 160 zł. Ja ją kupiłam za 99 bodajże, bo tutaj ceny wyprzedażowej nie ma, ale ona była na wyprzedaży. I oczywiście od tych 100 zł odjąć 20%, nie chcę się powtarzać, ale od 100 zł 20%... nie, i tak nie strzelę. 20 zł chyba. 100 zł. To 100%, czyli 20% 20 zł. Wow, dziewczyna. Naprawdę, jestem z matmy, słuchajcie, totalna noga, totalna porażka i ja nie wiem, jak ja sprzedawałam ubrania, w jaki sposób ja byłam sprzedawcą. Czasem naprawdę ciężko było i szło się pogubić w moim przypadku. Ej, gdzie jest tutaj materiał? Dajcie mi chwilę, bo zagubiłam metkę ze składem. Schowała się, już ją znalazłam. 100% poliester to chyba podszewka, a z zewnątrz 85% wiskoza, 15% poliamid. Okej. Okay. Znaczy, no nie okej, okay, bo nigdy tego nie zrozumiem, dlaczego podszewka jest z poliestru, a całość sukienki jest z tak fajnych materiałów. No w sumie poliamid nie, ale wiskoza. To się nie trzyma kupy, po prostu to nie ma sensu. Nie ma sensu po prostu. Także przymierzam tę sukienkę, która zupełnie nie ma sensu, ale bardzo mi się podoba, dlatego ją wzięłam. I zobaczymy, czy będę się sobie w niej podobała. O. I sukienka jest na mnie i wydaje mi się, że jest fajna, tylko nie wiem, czy się dobrze czuję z tą falbaną na dole. Troszeczkę jest taka zabawna i nie wiem, czy to nie wygląda zbyt śmiesznie, ale widzę tę sukienkę, to wzorzysty rajstop, na przykład w takie większe kropki albo w średniej wielkości kropki. Taka jest, żeby trochę przełamać tą jej zmysłowość, bo ona jest zmysłowa moim zdaniem. Tutaj to wszystko jest podkreślone, biust nie jest. Ale ten dekolt taki troszeczkę, może nie głęboki, bo to by było za dużo powiedziane, no ale jest taki podkreślający walory kobiece, tak mi się wydaje. Tutaj te ramiona, czy ja dobrze ułożyłam w ogóle te poduchy? Chyba dobrze. Tutaj te ramiona, to wszystko, no... Sukienka bardzo fajna, bardzo zmysłowa i fajnie by było ją przełamać właśnie wzorzystymi rajstopami w kropki na przykład, albo w grochy. Wydaje mi się, że jest fajna, że jest w porządku i podoba mi się, bardzo mi się podoba, także dajcie znać w komentarzach, co o niej myślicie, ale ja raczej jestem na tak. Tylko ta falbana tak trochę sprawia, że mam ochotę się nią cały czas bawić i gberać w tym miejscu. I skoro przed momentem byliśmy przy czarnej sukience, tak płynnie przejdźmy do kolejnej czarnej sukienki, która jest ostatnią czarną sukienką w tym holu, a zarazem przedostatnią sukienką w całym holu dzisiejszym naszym. I ta sukienka jest boska, po prostu jest boska. Jak widzicie, ma takie bufiaste już rękawy, które mnie prawie już przysłaniają. Ale do czego, o czym chciałam powiedzieć najpierw, na samym początku. Ja tę sukienkę zobaczyłam już dawno, dawno temu, w okresie jesiennym, myślę, że to był październik, może listopad, u mojej modowej guru na jej Instagramie, u mojej modowej inspiracji, u Joanny Chorodyńskiej, która jest, z tego co kojarzę i z tego co wiem, ona jest chyba twarzą po prostu marki Reserved i co jakiś czas wstawia właśnie stylizację z ubraniami właśnie z tego sklepu. I miała na sobie tę sukienkę. Jak zobaczyłam tę sukienkę i nie wiedziałam jeszcze, że to jest sukienka z Reserved, to miałam takie... wow, ale cudo, wow, widzicie te guziki, czy ty, Justyna, widzisz te guziki, czy ty widzisz tę sukienkę, pewnie znowu jakaś mega droga sprawa, jakaś totalnie marka luksusowa, na którą cię, dziewczyno, nie stać, więc popatrz sobie na tę sukienkę, tylko sobie popatrz, ale moja wrodzona ciekawość sprawiła, że chciałam sprawdzić, skąd jest ta sukienka. Długo szukać nie musiałam, wystarczyło przeczytać opis. Tam Joanna Chorodyńska ją oznaczyła oczywiście, oznaczyła sklep bardziej. No i stąd się dowiedziałam, że ta sukienka jest z Reserved. Ale koniec końców jej nie zamówiłam, no bo niby 160 zł, no to nie jest cena jakaś wygórowana. Nie tego się spodziewałam od tej sukienki, że tak powiem. Wiecie, jak myślałam o tych markach luksusowych. Ale jakoś tak nie wiem, czy akurat nie miałam kasy, żeby ją kupić, czy wolałam coś innego, nie pamiętam.
W każdym razie zapomniałam. Ona dotrwała do wyprzedaży. I teraz kosztowała 80 zł. Odjąć 20%. Słuchajcie, no interes życia, ta sukienka jest boska. Ona ma taki krój trapezowy, bym powiedziała. Zapinana jest, jak widzicie, na takie piękne, ozdobne, błyszczące guziki. Tutaj jeden ma perełkę, tutaj ma cyrkonie, tutaj kolejny z cyrkoniami, ale innymi, w innym kształcie. Tutaj też z cyrkoniami, ale guziczek mniejszy, też jest w innym kształcie. I tutaj kolejny, też w zupełnie innym kształcie. One wszystkie są różne, dlatego ta sukienka wygląda tak drogo. Tutaj zwrócono uwagę bardzo na takie detale, na szczegóły. Naprawdę, i powiem Wam, że materiał też jest fantastyczny, a przynajmniej taki się wydaje być. Mięsisty, gruby, fajnie się układający, ale też widzę, że ona się za bardzo nie gniecie, więc może być to sztuczny materiał. W każdym razie sukienka jest boska. Jest zarazem taka zwykła, jest po prostu klasyczna, o, bardziej o to mi chodzi, klasyczna, ale przez te guziki, przez te właśnie bufiaste ramiona, jest po prostu inna niż wszystkie. Można ją nosić do gładkich rajstop czarnych, do wzorzystych rajstop czarnych, do jakich chcecie. Jest naprawdę też bardzo uniwersalną kiecą. Cudowna jest, słuchajcie, że ona się ostała do wyprzedaży, to ja jestem w totalnym szoku. W 100% poliester, taki fantastyczny materiał, taki, Justyna, taki super materiał. Ale chodziło mi po prostu o jego fakturę, o jego, o to, w jaki sposób się układa, o to mi chodziło. Przez to, że się nie gniecie, no to można było podejrzewać, że to jest sztuczne. Ale co tam, słuchajcie, boska sukienka, mam ją w rozmiarze S, bo pomyślałam, że ona jest taka oversize'owa, taka właśnie duża, że ona tutaj nam nie podkreśli kształtów, nie podkreśli talii w ogóle, więc pomyślałam, że może ta S-ka będzie dobra. No i wydaje mi się, że będzie dobra, także sprawdźmy, czy będzie dobra. Ale jest boska, naprawdę. I co myślicie o tej czarnej sukience? Bo mi się ona bardzo podoba. Cieszę się, że wybrałam rozmiar S, bo wydaje mi się, że rozmiar M byłby jednak za duży. Te rękawy, słuchajcie, one są takie boskie, takie wielkie, uwielbiam, po prostu uwielbiam. I podoba mi się to, że ona nie ma długich rękawów. Jak omawialiśmy ją, to chyba o tym nie wspomniałam, że ona ma taki rękaw 3/4 nieco. No nieco, taki ma po prostu, a nie długi. Bo z długim rękawem ona mogłaby być taka zbyt ciężka, taka przytłaczająca. A tak to jest trochę lżej. Mam do niej gołe nogi aktualnie. Nie pasuje zupełnie do gołych nóg, raczej do rajstop. Może nie całkowicie kryjących, ale po prostu do rajstop. Ale naprawdę jest fajna, fantastyczna jest. Bardzo oryginalna te guziczki. Naprawdę, no niesłychane one są. Tak ciekawe, tak inne. Każdy to dosłownie, bo każdy jest inny. Różnią się między sobą. Naprawdę super pomysł. I sukienka... wydaje się być dużo droższa niż naprawdę jest. Można ją nosić, wydaje mi się, też z paskiem, gdyby ktoś chciał, ale wydaje mi się, że bez paska też świetnie wygląda i dobrze się w niej czuje, bardzo wygodna jest. Także ja jestem na tak. I ostatnia sukienka na dzisiaj jest, słuchajcie, tak ciężka, że łapa to mi wysiada. Aż muszę po prostu przerwę chyba będę musiała robić w omawianiu jej. Jest tak ciężka, nie spodziewałam się, że ona będzie z takiego mięsistego, ciężkiego, takiego grubego materiału. To jest naprawdę dobre określenie. Taka jest ciężka jak płaszcz. Jakbym trzymała tutaj mega długaśny płaszcz w tej ręce. Wow. Jak widzicie, jest to sukienka w pepitkę czarno-białą. Bardzo taki klasyczny klimat, wzór. Troszeczkę przywodzi na myśl Chanel i jej kreację, przynajmniej w mojej głowie. Sukienka jest zapinana na ozdobne złote guziczki z perełkami. Ona jest o długości mini tak w ogóle. Z boku ma kieszenie. Taki, słuchajcie, myczek. Z boku kieszenie. Krój też taki oversize'owy, trapezowy taki. Jest naprawdę piękna, piękna, piękna. No i mankiety ma takie czarne, wykończone taką czarnym materiałem, to jest bawełna ewidentnie. I też na mankietach ma taki sam złoty guziczek z perełką, jak tutaj. Fantastyczna, tylko nie wiem, czy nie kupiłam jej za dużej, bo to jest 38. A wahałam się nad 36 i...
No w sumie ona ma być taka luźna, ja zamierzam ją nosić z paskiem głównie, więc nie chciałam, żeby była za krótka przy tym pasku, bo wiecie, jak się sukienkę, która ma być oversize'owa, trapezowa, zwiąże w pasie czymś, to ona automatycznie troszeczkę robi się krótsza, bo ten materiał nam ucieka i się zbiera w talii. Więc no zobaczymy. Planowałam ją nosić z paskiem czarnym, takim grubszym, ale bez paska też ją można nosić oczywiście. I co też jest ważne do powiedzenia, do podkreślenia, ważne do powiedzenia, co trzeba powiedzieć, to to, że tutaj widzicie, ma ramiona takie wykończone czymś takim, w sensie ramiona wykończone czymś takim. Taką nakładkę materiału ta sukienka ma na ramionach. Też troszeczkę lata 80. się kłaniają. Super sprawa. Ok, 38 rozmiar, 159,90 przed wyprzedażą, kurczę, i nie ma ceny wyprzedażowej. Podejrzewam, że ona kosztowała 80 zł, na pewno nie więcej. Mogła kosztować mniej, maksymalnie 80 zł, minus 20%, także taka cena. Myślę, że ona jeszcze na stronie może być, bo z tego co pamiętam, ona była w każdym rozmiarze jeszcze dostępna na stronie internetowej. O dziwo, bo jest naprawdę fajna. Może komuś się wydawać taka babcina troszeczkę przez ten wzór, przez te guziki, ale mnie kręci i mi się ona podoba. Sprawdźmy jeszcze materiał. Bo tego jestem trochę też ciekawa w przypadku tej sukienki, co to tyle waży. 100% bawełna, to chyba te mankiety. 34% bawełny w samej sukience, 32% poliestru, 24% akrylu, 9% wiskozy. Wow, tutaj to mamy mieszankę wybuchową. I to dosłownie, bo akryl i poliester. No, ale sukienka jest naprawdę zacna. Naprawdę zacna i bardzo mi się podoba. Także przymierzam ją i zobaczymy, jak będę się w niej czuła, jak będę w niej wyglądała. Fajne też jest to, od razu mi się teraz nasunęło, że dekolt jest karo, że on nie jest taki, wiecie, jak w przypadku... Robotnicy znowu wiercą i hałasują, znowuż. Że on nie jest ten dekolt, jak w przypadku wielu kreacji Chanel, taki pod szyję. Ja bardzo tego nie lubię. Ja w takich dekoltach bardzo się duszę. Wydaje mi się, że szyja wtedy wygląda na taką skróconą. No, to nie jest mój klimat. A tutaj mamy karo i dzięki temu szyja będzie wyglądała na dłuższą. Po prostu będzie lepiej wyglądała, tak mi się wydaje. Także dobra. Teraz mogę ją przymierzyć na spokojnie. Powiedziałam, co wiedziałam, co myślałam. I przymierzam. I sukienka w pepitkę jest już na mnie, zresztą jak widzicie. I chyba jest na mnie trochę za duża, ale mam pasek, więc zaraz sprawdzimy, jak to będzie wyglądało z paskiem. Natomiast ogólnie sukienka bardzo mi się podoba i wracając do tego, czy jest za duża, może trochę jest za duża, ale ona ma być taka oversize'owa, więc S-ka tutaj by raczej niczego nie zmieniła, tak mi się wydaje. Może by była krótsza po prostu, ale ona w ramionach ma być taka obszerna, tutaj też ma być taka obszerna, ale co jest ważne podkreślenia, bo jeżeli Wam się ona podoba, chcielibyście ją kupić, no to muszę o tym powiedzieć, bo sama jestem mega zaskoczona. Te oto guziki, kiedy je omawialiśmy, tego nie zauważyłam, one są atrapą. Ta sukienka nie jest rozpinana. Gdyby ktoś chciał ją kupić, żeby mieć dwa w jednym, sukienkę i kardigan, bo też by można było ją tak nosić, gdyby była rozpinana, to niestety nie, ona rozpinana nie jest. I to jest dla mnie mega dziwna sprawa, mega dziwna sytuacja. Nie wiem. Po prostu nie wiem, dlaczego tak jest, ale tak jest. No, także sukienka mi się podoba, ale zobaczymy, jak będzie z paskiem. Mam taki fantastyczny pasek, słuchajcie, niedawno dorwałam w lumpach, kiedy jeszcze były otwarte lumpeksy. W ogóle muszę nagrać lump haul, nie wiem, dajcie znać, czy wy chcecie w ogóle lump haul, czy was to interesuje. Zazwyczaj dużo osób ogląda te lump haule, ale no jakby moich ukochanych widzów to nie ciekawiło, to nic takiego nie nagram, bo po co? Chcieliście film z nowymi sukienkami, no to macie, no to zamówiłam sukienki i proszę, no co chcecie, to macie u mnie. Dobra. No i z paskiem wydaje mi się, że jest w porządku. Chyba trochę za mało go zebrałam, powinien być jeszcze bardziej, ale no nieważne. Tak czysto, wiecie, podgląd. Po prostu, wiecie, wgląd. Wgląd w sytuację, a nie podgląd. Wgląd. Podgląd to ja mam na aparacie. No i sukienka z tym paskiem wygląda chyba o niebo lepiej. Tylko nie wiem, czy się teraz nie robi jakaś taka zebra czy pszczoła, bo tutaj paski czarne, tutaj pasek czarny. Tak w podglądzie właśnie trochę to tak wygląda śmiesznie nieco, ale wydaje mi się, że jest lepiej z paskiem. Fajna sukienka!
taka, ten pasek, tak wiecie, bardziej robi ją taką trendy. Tak mi się wydaje, że jest w porządku. Fajna sukienka, podoba mi się. I Eska by tutaj chyba niczego nie zmieniła, tak mi się wydaje. Także dajcie znać w komentarzu, co wy o niej myślicie, czy jest na tak, czy jest na nie, ale mi się ona podoba. I kochani, to na tyle. Dzisiaj był miks wzorów, miks kolorów, od czerni po róż, po kolor biało-czarny, pepitkowy wzór i oczywiście ta zieleń zgniła, ale zarazem taka soczysta, ciężko to określić. Dużo kolorów, dużo wzorów. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co Wam się podobało tym razem, co niekoniecznie, w jakiej sukience wyglądałam super, a w jakiej nie za bardzo, którą mogę jeszcze oddać, zwrócić, bo mam czas oczywiście, także czekam na Wasze komentarze, na Wasze pomocne opinie, zawsze są pomocne i zawsze na nie czekam, Wy sami dobrze wiecie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mnie, mojego kanału, to wciśnijcie przycisk czerwony subskrybuj, obok niego jest taki bardzo uroczy, niewielki dzwoneczek, też w niego wciśnijcie, też go wciśnijcie, żeby być po prostu z moimi filmami na bieżąco. Oczywiście, że tak, abyście wiedzieli, co, kiedy wstawiam i o czym, czy tym razem o rajstopach, czy tym razem o sukienkach, a może o zupełnie czymś innym. Jeżeli jesteście ciekawi, to zróbcie to. A na ten moment żegnam się z Wami, kończę ten film, przysyłam moc buziaczków, macham ręką, jak to ja zawsze, pod koniec i na początku też macham do Was rękoma, nie wiem dlaczego, żeby się miło przywitać i miło pożegnać, także żegnam. Pa, pa.